witam serdecznie. Kilkowy szlak, Słubickie Łąki, 22 sierpień 2012. Dzisiaj kilka słów na temat sinusoid, a właściwie dokładnie na temat tego, że wszystko w życiu generalnie wygląda troszkę jak wykres sinusoidy, prawda? Ważne jest jakby, żeby mieć tego świadomość, że życie po prostu to sinusoida, że życie to wzloty, to upadki, ale po upadkach znowu wzloty, a po wzlotach mogą być upadki, prawda? A po nich mogą być wzloty i potem mogą być upadki. Ważne jednak chyba jest jednak przede wszystkim to, żeby ta sinusoida nie szła, nie miała tendencji spadkowej, no bo wielu ludzi poprzez proces starzenia się, poprzez jakby ubytek sił i w ogóle, no ogólnie to, co środowisko twierdzi, prawda, że im starszy, tym więcej problemów, prawda, mniej może i tak dalej działać, zrobić, mniej szans ma, więc większość ludzi tą sinusoidę ma taką spadkową, prawda? Ważne, żeby ta sinusoida, której podlegamy, nasza sinusoida, była rosnąca, żeby ona szła w górę, prawda? Żeby każdy kolejny dołek był gdzieś tam na poziomie, powiedzmy, poprzedniej górki, a każdy następny po prostu, żeby nie był nigdy niższy, prawda? Myślę, że to jest ważne, żeby mieć tą świadomość. Ja wiem, że nie mówię tutaj nic odkrywczego, bo życie to cykle, prawda? Podlegamy tym cyklom, ale ciągle się wszystko zmienia. Ważne, żeby robić wszystko, aby kontrolować tą sinusoidę naszą życiową i ważne, chyba najważniejsze, żeby ona miała jednak tą tendencję wzrostową. To jest najważniejsze, to jest podstawa. To jest podstawa tego szczęśliwego, radosnego, pełnego wartości, sensownego życia, prawda? Wzrastająca sinusoida, bo to, że sinusoida, no absolutnie tak musi być, prawda? Na spadkach się uczymy, otwieramy oczy, uszy, prawda? I łapiemy wiele rzeczy. Na wzrostach, no jesteśmy pewni, że jesteśmy dobrzy, wspaniali, wielcy i właściwie niczego się nie musimy uczyć, prawda? Dlatego ta sinusoida jest absolutnie konieczna. Do zobaczenia jutro na kilkanaście szlaków. Hej!